w tym roku otwarciu uroczystym wystawy, która nosi tytuł Świat toruńskiego piernika. Witam wszystkich Państwa, przede wszystkim i jak najcieplej witam dzieci z Półkolonii Zmińskiego Ośrodka Kultury i ze Szkoły Podstawowej nr 13. Szanowni Państwo, dzisiejsze otwarcie jest nietypowe jak dla naszego muzeum, bo spotkaliśmy się w sali odczytowej, która jest dla nas dzisiaj piernikarnią. A w świat toruńskiego piernika poprowadzi nas pani Maria Gesek, która jest kuratorem wystawy i specjalnie do nas przyjechała z Muzeum Okręgowego w Toruniu. Muzeum Okręgowe w Toruniu jest głównym organizatorem tej wystawy, a głównym sponsorem wystawy Świat toruńskiego piernika jest fabryka cukiernicza Kopernik w Toruniu. Temat jest wbrew pozorom, proszę Państwa, obszerny. Będę starała się streszczać, bo okazuje się, że historia piernikarstwa toruńskiego jest naprawdę długą i ciekawą historią. Najpierw historią rzemiosła, później historią przemysłu. Jest to forma do zrobienia piernika. I na wstępie od razu bardzo ważną uwagę dam to. W Toruniu, jak i w innych miastach, wypiekano dwa rodzaje pierników. Jedne pierniczki, które pani Małgosia tu częstowała, są to pierniki oczywiście do jedzenia. I obecnie wszystkim nam się kojarzą pierniki z czymś, co można zjeść. Natomiast w dawnych czasach były dwa rodzaje. Jedne do jedzenia, a drugie nie do jedzenia, tylko do dekoracji. To były pierniki do oglądania. I proszę spojrzeć, jak wam się podoba ta forma. Ładna. A teraz proszę zobaczyć, jak wygląda piernik z takiej formy. Wow! Słuchajcie, to jest dziób w statku. Potem zobaczycie, że jest jeden masz, to jest jednomasztowiec. I w środku tego statku, tam słuchajcie, znajduje się przedstawienie, jak taki statek wygląda w całości. Ładowni był w środku, gdzie się ładowało towary. A teraz zobaczcie, siedzi pan taki, dziwnie ubrany. Jest to kupiec toruński. Słuchajcie, żeby zrobić pierniki, koniecznie trzeba było mieć przyprawy sprowadzane z Indonezji, z Dalekiego Wschodu. I była osobna kategoria kupców zwanych kupcami korzennikami, którzy handlowali tym towarem i oni czasami posiadali statki. Małe statki drewniane, którymi przypływały przyprawy korzenne do Torunia. Jest to czelarnik, który na łopacie, a właściwie wyciąga już wypieczony piernik, wyciąga wypieczony piernik z pieca. Pieczono głównie w piecach chlebowych. A tu Państwo widzą zaaranżowany warsztat, stolnicze, wałki, ciasto, a surowe ciasto, beczka, znoszono do kuchni i tam to ciasto leżakowało. Tym dłużej leżało, tym było lepsze. Przypuszczamy nawet, że mogło i kilkadziesiąt lat leżeć. Przyprawy to bezpieczne. Tak, powąchajcie. Co to jest? Gościnki, potrzebne są gościnki. Najważniejszy jest w Polsce, co znam, jest, co to jest? Pieprz. Bo w języku polskim słowo piernik pochodzi od pierny, a pierny od słowa pieprz. Czyli to jest pieprzne ciasto. Ciasto z pieprzem. Tak, można dotknąć. Można dotknąć. To jest gałka ustawiona. Czyli słuchajcie, potrzebny jest miód, mąka i przyprawy korzenne. Przyprawy korzenne. Chcecie zobaczyć, jak 500 lat temu wyglądał w Toruniu sklep z piernikami. Sprzedaje pani pierniki ozdobne. Co na tym pierniku jest? Stateczek. Taki jak na... A spójrzcie na żagiel. Jest żagiel na naszym. A tu mamy, słuchajcie, na pod tym żagiel panoramę Torunia, miasta, z którego ten statek przypłynął do Tomaszowa. I popatrzcie, jakie były ładne opakowania, pudełka na piernicy. I sobie tam, patrzcie, fabryka na pudełku. Już jest forma.
proszę Ciebie, wysmaruj olejem całą formę. Ja też chcę to małe. Słuchajcie, dzisiaj jest pokaz, natomiast będą warsztaty i na warsztatach wszyscy będą mogli już... Teraz słuchajcie, mamy piece elektryczne. Mocno. A tu mamy piekarza, brawo. O, jelone ćwiczmy. Bo bardzo dużo było zwierzątek piernikowych, wiecie? Zajączki. Wy jeszcze co zrobić? Odcinam. Teraz jelonek idzie. Nie, ja wiem.